O, widzicie, no. Kot nie kłamie, piekoszek, to jest klasa. Patrzcie, jakie tu czarodziejstwa w tym moim IntelliJ-u. Zobacz, tu jakieś przyciski. Run, piekoszek, debug, piekoszek. Dobra, to run, piekoszek. Co tu się dzieje? Maven jakiś się odpala. Coś się skanuje, coś robi. Normalnie czarodziejstwa. O, test. Jaki test? Przecież tu nie ma żadnych testów. To jaki test, o co chodzi? Panie, 10 ma być. Ten 10, no. Ma to jakiś sens. Zobaczymy, niech będzie 10. Jeszcze raz. Skąd on w ogóle wiedział, że 10? I czemu nie napisał assertion error? 10, a nie 11, wyszło expected, nie expected. To zaliczone, a jajca. A dawaj teraz inaczej zrobimy. If 1 równa się 1, bo normalnie to nie można wyrzucić wyjątku. Jeżeli dalej jest kod. No i dobra, i zobaczymy, co teraz powie. Co za czarodziejstwo się nowe zadzieje. Standardowa procedura. Co? Poleciał wyjątek. Sprawdź stack trace. Trzymy, szukamy stack trace'a. I co? Co on taki krótki? Nic go nie wywołało? Niby jakiś test miał go wywołać. O, piekoszek test, ale nie ma go w stack trace'ie. No, to też czarodziejstwo jest. Dobra, możemy tu breakpointa postawić, nawet zobaczyć, co tu się dzieje, jakie były dane wyjściowe, chociaż żadnych nie było. I co? Piekaszek, debug. Patrzcie, jakie kolejne czarodziejstwo. Mavenem się odpala. Test. A debugger się włącza i podłącza i łapie debuga. Coś niebywałego. Dobra. Możemy iść dalej. Znowu poleciał wyjątek, no nie ma co się dziwić. Dobra, wróćmy do tego, żeby było zadanie zaliczone, bo wtedy ładnie to wygląda. Tra-ta-ta-ta. Duży taki font zrobiłem, bo wy pewnie na komórkach oglądacie i nie widzicie za wiele, żeby nie powiedzieć, co widzicie. Co 10? Dobra, niech będzie tak, jak było. Teraz patrzcie tu, jakie czarodziejstwo, co to takie pokolorowane. Nie chcę, żeby tu dupa pisała. A, nie mogę. Nie mogę zmodyfikować. Widzieliście kiedyś takie czarodziejstwo? Na pewno nie. A teraz najlepsze będzie. Patrzcie teraz, co zadzieje się. Przeglądarka, nie? Localhost. Normalna, o, patrzcie. Można tu włączyć. Pokazać. To przeglądarka działa i patrzcie. Patrzcie tutaj. Test quiz branch. Mogę nawet tak. Git status. Gdzie ten status? Test quiz. Gdzieś tu pisze. On branch test quiz. Wróćmy tutaj do jakiegoś run, bo za duża czcionka i za dużo liter. Test quiz, test quiz. Patrzcie teraz. Klikam. Samo przeskakuje. Master. Widzicie? I też zablokowane tu przed edycją. Nie ma edytowania. A teraz znowu na stronce klikam. Myk. Test quiz. Z powrotem. Ha? Umiecie tak? Na pewno nie umiecie takiego czarodziejstwa dokonać. Bardzo chcecie, to wam pokażę, ale to trzeba ładnie poprosić.